Dobrze, słuchajcie, to jest trzecia edycja Disco Star, trzecia. Jestem w roli jury po raz pierwszy. Jak się czuję? Ja się czuję dobrze, ale jak ja tutaj w tej roli jestem, no także nie mnie to jakby oceniać. Myślę, że jestem fair, jestem sprawiedliwy, a jak oceniam, niech ocenią mnie inni. O, tak, tak spuentuję to. Bo wiemy, że skończyłeś szkołę muzyczną. Tak. Sądzisz, że amatorzy, którzy nie mieli nic wspólnego ze szkołą, są w stanie wygrać ten program i zrobić karierę? Powiem tak, słuchaj. Casting już byliśmy w Katowicach, byliśmy w Lublinie, w Białymstoku. Mamy dzisiaj Wawę. Do Disco Stara są różni ludzie przychodzą. Lepsi, gorsi, zdolni, bardzo zdolni. Są też tak zwane świry, ale oczywiście Disco Star jest dla wszystkich. A czy pojawił się ktoś, kto zrobił na tobie szczególne wrażenie do tej pory? Kto zrobił na mnie wrażenie duże? Powiem ci szczerze, no, w Lublinie były takie dwie wokalistki, naprawdę mega super wokal. W Białymstoku był taki pan, też naprawdę mega super gość, mega zdolny, super głosem. No także myślę, że trzecia edycja Disco Stara będzie super. A jaką masz radę dla początkujących wokalistów? Rada dla początkujących wokalistów, no. Powiem tak. Trzeba się uczyć, uczyć i uczyć. Uczyć się trzeba, bo nauka to potęgi klucz, a jak się uczy, to wtedy jest coraz lepiej i no, trzeba się uczyć. Tyle powiem.